Stwierdzenie ekwiwalentności i wymienności punktów siodłowych mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli mamy jakieś dwa punkty siodłowe w danej grze, no to wtedy one mają zawsze tę samą wartość. Po drugie, jeśli obydwaj gracze wybiorą strategie zawierające punkty siodłowe, wówczas uzyskany wynik będzie również punktem siodłowym. Jak rozumieć to drugie zdanie? No bo załóżmy, że mamy jakąś grę macierzową, no i powiedzmy, tutaj mamy punkt siodłowy i tutaj też mamy punkt siodłowy. No i tak, jeśli teraz jeden gracz wybierze tę strategię i drugi gracz wybierze tę strategię, no to oczywiście skończą w tym punkcie siodłowym, który jest tutaj, w A. Tak samo, jeśli pierwszy gracz wybierze tę strategię, a drugi gracz wybierze tę strategię, to również skończą w punkcie siodłowym. No ale równie dobrze, pierwszy gracz może wybrać tę strategię zawierającą punkt siodłowy, drugi gracz natomiast może wybrać tę strategię zawierającą ten punkt siodłowy. W efekcie skończą w tym miejscu, powiedzmy, nazwijmy to sobie B. No i to twierdzenie mówi, że to również będzie punkt siodłowy, czyli też ma taką samą wartość jak A i D. No i właśnie, też jest punktem siodłowym. No i analogicznie, jeśli pierwszy gracz wybierze tę strategię, a drugi gracz wybierze tę strategię, to wtedy skończą w tym miejscu. I to według tego twierdzenia również jest punkt siodłowy. W ramach ćwiczenia przeprowadzimy sobie uproszczony dowód tego twierdzenia. No dobra, zatem dowód. Więc mamy taką sytuację, mamy tutaj jakąś grę macierzową, no i tutaj jakieś właśnie mamy dwa punkty siodłowe A oraz D. O nich zakładamy, że są siodłowe, no i chcemy po pierwsze wykazać, że są sobie równe i po drugie wykazać, że B i C też są punktami siodłowymi. No dobra, więc w takim razie, co to znaczy być punktem siodłowym? Być punktem siodłowym oznacza być najmniejszym w swoim wierszu i jednocześnie największym w swojej kolumnie. Okej, to co z tego wynika? Skoro A jest najmniejsze w swoim wierszu, to na pewno A jest mniejsze lub równe niż B. Z drugiej strony D jest punktem siodłowym, czyli jest największy w swojej kolumnie, czyli B jest mniejsze lub równe niż D. No ale jednocześnie możemy twierdzić tak, że A jako punkt siodłowy jest największy w swojej kolumnie, czyli A jest większe lub równe niż C, a D jako punkt siodłowy jest najmniejszy w swoim wierszu, czyli C jest większe lub równe niż D. Łącząc te dwie rzeczy dostajemy, że A jest mniejsze lub równe niż B, które jest mniejsze lub równe niż D, które jest mniejsze lub równe niż C, które jest mniejsze lub równe niż A. No ale przecież my wiemy, że A jest równe A. W związku z tym te wszystkie rzeczy tu są sobie równe, co pokazuje właśnie, że punkty siodłowe A i D mają tę samą wartość i co więcej, że B i C są również punktami siodłowymi, też mają tę samą wartość. No i teraz tak, no to jest taki przypadek, co jeśli właśnie mamy takie cztery punkty siodłowe. Natomiast ktoś mógłby spytać, no dobra, ale co jeśli będziemy mieć bardziej rozbudowaną sytuację? Na przykład będziemy mieć coś takiego. I zakładamy, dajmy na to, że A jest punktem siodłowym, E jest punktem siodłowym, I jest punktem siodłowym. Tak naprawdę to jest po prostu więcej pracy. Najpierw możemy tą metodą co wyżej wykazać, że to wszystko są punkty siodłowe, tak, bo one tu tworzą prostokąt. Tak samo możemy wykazać, że to wszystko są punkty siodłowe, bo również tutaj tworzą prostokąt. No a następnie wziąć A, C, G, H, G, I i wykazać, że one też są, że w takim razie G i C też są punktami siodłowymi. I w ten sposób dostajemy, więc w zasadzie jest to po prostu kwestia indukcji matematycznej. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.